Hej wszystkim, tutaj Justyna z GitaGuard. Razem z Lakim przychodzimy dzisiaj do Was z kolejnym tutorialem. Tym razem będzie to taki trochę, powiedzmy, eksperyment, bo jak wiecie, albo może nie wiecie w sumie, bo skąd macie wiedzieć, nie jestem mistrzynią szydełka, ale postanowiłam dzisiaj zmierzyć się właśnie z szydełkowym tutorialem, ponieważ przypomniało mi się, że kiedy byłam dzieckiem, to razem z babcią robiliśmy takie oto serduszka na szydełku i stwierdziłam, że one będą idealne właśnie, no jak już wiemy, w tym okresie walentynkowo-dniu kobietowym, ale nie tylko, bo takie serduszka nadają się na zawieszki w każdy możliwy termin, w każdym możliwym terminie, już tak to powiem. No nieważne, nieważne, bo się zapędzam. Z takich serduszek, jakie tu widzicie, możecie sobie zrobić takie kolczyki na przykład, jakie ja mam tutaj na sobie, albo dodać do prezentu jako taki dodatek, który wyraża bardzo fajnie uczucia, albo po prostu sobie wymyślić i porozwieszać je gdzieś po domu, czy dodawać do czegoś. Okej, no generalnie serduszka, myślę, że każdy zna zastosowanie różnych serduszek, więc nie będę się nad tym rozwodzić. Powiem Wam, że jest to naprawdę mega proste. Mam nadzieję, że się nie pomylę, bo zawsze jak mówię, że coś jest mega proste, to się mylę. Ale postaram się tym razem nie pomylić. No więc tak, jest bardzo proste i potrzebujemy do tego tylko szydełko w odpowiednim rozmiarze do włóczki, no i właśnie włóczkę, no i oczywiście nożyczki do przecinania tego szydełka. Mnie tutaj trochę kot zasłania, ale okej, dobra. No cóż, będziecie widzieć chyba jego stópki. No nic na to nie poradzę. Jak widzicie, ja tutaj mam różne wełanki, ale pokażę Wam na tej jasnej, bo wydaje mi się, że najlepiej będzie widać na niej. A poza tym jest różowa, to tak serduszkowo akurat. Co robimy na początek? Na początek musimy zrobić tak zwany magic ring. Jeżeli robiliście cokolwiek kiedykolwiek na szydełku, to podejrzewam, że wiecie, czym jest magic ring. Każdy ma swój sposób na niego. Ja pokażę Wam mój, który jest bardzo prosty też. Bierzemy tą naszą końcóweczkę, zostawiamy ją sobie troszeczkę, zawijamy na dwa palce, na skos, tym palcem przytrzymujemy z drugiej strony i wbijamy się tu szydełkiem, zabieramy tą włóczkę spod spodu, wyciągamy ją, obracając, przewracamy palce, zahaczamy. Tu możecie sobie popuścić, tak żeby było łatwiej i robimy oczko. No i tu się nam już tworzy nasz magic ring. I teraz co robimy? Najpierw robimy trzy zwykłe oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Widzicie? Teraz robimy słupki z narzutem, tak to się chyba nazywa, czy z podwójnym narzutem, nigdy nie wiem, no cóż, nie pamiętam. W każdym razie robi się to w ten sposób, że tak jak do słupka zawijamy na szydełku raz i drugi raz i teraz bierzemy ten nasz magic ring, zahaczamy i jak widzicie mamy na szydełku teraz cztery oczka i najpierw zahaczamy szydełkiem i przechodzimy przez dwa, zostają nam trzy oczka i znowu zahaczamy, przechodzimy przez dwa i zostają nam dwa, zahaczamy i przechodzimy przez dwa i takie właśnie musimy zrobić trzy. Mamy już jeden, robimy drugi. Nie będę tego przyspieszać, będę robić razem z Wami. Tak jest łatwiej. I trzeci. Ok, mamy trzy. To już naprawdę duży sukces. A teraz robimy zwykłe oczka. Też trzy. Znaczy zwykłe słupki. Też trzy. Raz. No może ktoś nie wie, jak się robi słupki, to jeszcze zwolnię. Dwa. Trzy.
i 3. Jak na razie wychodzi nam bezkształtna masa, ale nie martwcie się, dojdziemy też do serduszka. I teraz robimy 3 oczka łańcuszka i będziemy robić tak jakby lustrzane odbicie, czyli drugą stronę naszego serduszka. W związku z tym znowu robimy 3 słupki. Raz. Dwa. I 3. A teraz zrobimy znowu słupki z narzutem. Też 3. Tak jak wcześniej. Raz. Dwa. I ostatnie, trzecie. I teraz robimy znowu 3 oczka łańcuszka. Nasze magiczne kółko zaciągamy. I wychodzi nam serduszko. I teraz wbijamy się do środka. Robimy oczko. Obcinamy, przeciągamy. I teraz mamy dwie opcje. Albo igłą dziewiarską, którą ja mam gdzieś tu. No, to jest taka igła dziewiarska. Więc albo igłą dziewiarską chowamy naszą włóczkę pomiędzy sploty, albo robimy supełek drugi supełek i mamy zawieszkę. No, możemy to przyłożyć na drugą stronę. Jak widzicie, serduszko jest naprawdę banalnie proste. Bardzo szybko się je robi, jak widzicie. I fajnie, fajne są efekty. No, hip hip hura, udało się. Trochę się tego bałam, że mi nie wyjdzie, ale całe szczęście wyszło. Bo moim postanowieniem noworocznym jest właśnie wrócić do szydełka. Wrócić. Skończyłam szydełkować, jak miałam chyba 7 lat, więc w sumie jest do czego wracać, a właściwie czego się uczyć. Będę się z Wami dzieliła wiedzą, jak tylko jakoś przyswoję przy odrobinie czasu. Okej, jeżeli podobały Wam się serduszka, a mam nadzieję, że się podobały i wykorzystacie mój pomysł, to oznaczcie mnie proszę hashtagiem kurs GitagoArt. Będzie mi bardzo miło, kiedy będę mogła zobaczyć efekty Waszych działań. Jeżeli podobał Wam się filmik i podoba Wam się kanał, to zachęcam do subskrybowania. Komentujcie, pytajcie, odwiedźcie mnie też na GitagoArt, a jeżeli interesuje Was też technika biżuteryjna i w sumie kilka innych rzeczy, które robię dla
passart.pl, to zapraszam Was też na bloga Passartu i na kanał Passart TV. Okej, ode mnie to już wszystko. Wszystkiego dobrego i owocnego działania. Do zobaczenia!